Pani posłanko, zapraszam. Pani się rozgadała z kolegami, widzę po prostu. Właśnie. O czym tak dyskutujecie? O wyższości roweru czy auta. A pani jest zwolenniczką pewnie roweru. No ja rower, tak, i komunikacja miejska, ale tutaj zapewnili mi panowie, że elektryczny. Więc możemy jechać. Tak, absolutnie, inaczej się nie da. No właśnie. Klaudia Jachira, żeby nie było wątpliwości, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. To zanim ruszymy i zanim porozmawiamy o tym, co wczoraj w Sejmie, bo też się działo, jeden z tematów, o których nie zdążyłam w przeglądzie prasy. Podwyżki cen się rozpędzają, o tym, że inflacja szaleje. Mówi się już od dawna, może nie do końca każdy rozumie, z czym to się je, a to się jest coraz droższym chlebem, nomen omen. Jak zobaczyłam, jak drastycznie te ceny mają skoczyć jesienią. 10% chleb, makaron 12,5%, mąka 25%. Podstawa naszego jedzenia. Można by powiedzieć, w czasach najbiedniejszych zawsze po chleb się sięgało. Zresztą w czasie pandemii bardzo to odczuliśmy na własnej skórze, kiedy sami zaczęliśmy zresztą piec nomen omen ten chleb. Te ceny szybują oszałamiająco i zaskakująco. Ja jestem wegetarianką, o czym mówię i podkreślam na każdym kroku. I idę do sklepu, kupuję same warzywa i owoce i zostawiam 100 zł. Tak, ja tak samo. Ja też głównie jestem na diecie warzywnej. Jestem jarożką bardziej, bo jeszcze jem ryby i owoce morza. I wege. Więc, ale odczuwam to przy każdej wizycie i nie robię zakupów w jakichś drogich sklepach, no ale ja też przed tym ostrzegałam i właściwie raz, nie wiem, na pół roku robię takie podsumowanie, porównuję ceny, ponieważ prowadzę swój budżet domowy i porównuję, ile co kosztowało rok temu, a ile kosztuje w tym roku, bo czasem zapominamy i po prostu widzimy to, no nie wierzę, że ludzie idąc po prostu codziennie na zakupy nie widzą, no a niestety taka jest cena, kiedy władza dla własnych korzyści politycznych przekupuje konkretne grupy wyborców przed w czasie kampanii, czy żeby tylko po prostu utrzymywać się przy władzy, a nie patrzy w ogóle na zadłużanie państwa, no ta inflacja będzie jeszcze bardziej szybować. Dzisiaj rano jechałam tutaj do was i słuchałam właśnie, i że jeszcze będzie benzyna drożeć i się redaktor prowadzący śmiał, że to doprowadzi do jeszcze zwiększonego ruchu rowerowego, bo ludzi już po prostu nie będzie stać, żeby wsiadać do auta, no ale to ale nie o to chodzi. Ale będzie droższy i produkty oczywiście, będą oczywiście, no ale jak benzyna drożeje, no to słuchajcie, nie ukrywajmy, że będzie wszystko drożeć. Z przerażeniem się temu przyglądam i dziwię się, że jednak teoretycznie ekonomista, który stoi na czele rządu, takich naprawdę najprostszych, bo przecież ja nie jestem po ekonomii, no ale to jest takie, jeżeli naprawdę wpompujemy tą kasę, taką osłabiamy tą wartość złotówki, no to wiadomo, że będzie wszystko drożało. No ale tak jak pani słusznie zauważyła, żeby przekupywać pewne grupy społeczne, to trzeba mieć na to pieniądze, żeby mieć na to pieniądze, no to trzeba skądś je zabrać. Znaczy ja wiem, że Polacy by chcieli mieć bardzo niskie podatki i bardzo wysoki socjal, ale tak się nie da i też nigdy o tym nie porozmawialiśmy, jakiej Polski byśmy chcieli. No, ja nie znoszę takiego populizmu, że możemy wmówić, że możemy mieć i 500 plus, i 15, i 16 emerytury, i wszystko inne, i możemy mieć po prostu bardzo niskie podatki i widać, że tak się nie da, bo te daniny są coraz większe, kolejne już nam szykują, podniesienie składki zdrowotnej i widzimy, one są wprawdzie ukrywają jak mogą, ale czujemy to po portfelu i oddając co miesiąc te w różnej formie te podatki i też czujemy właśnie po wzroście cen. A propos działania pod konkretne grupy społeczne, czy myśli pani, że decyzja, no bo takie głosy też się pojawiają, że decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego to jest stricte decyzja polityczna, nie mająca nic wspólnego z sytuacją, która na polsko-białoruskiej granicy ma miejsce, pani tam była, też przyglądała się temu. Tak. Ja sobie zadaję takie pytanie, jak to jest, że skoro tam teoretycznie miałoby być takie zagrożenie, to dlaczego tam się ani razu nie pojawił wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński? I jedyną odpowiedzią na to pytanie oczywiście nie uzyskałam wczoraj jego, bo już go nie było, jak zadawałam te pytanie z mównicy sejmowej, to jest to, że tak naprawdę ten stan wyjątkowy jest tylko po to wprowadzony, żeby właśnie nie można było informować o tym, co tam się dzieje. Tam nie ma żadnego zagrożenia. Czy jeżeli naprawdę w 38-milionowym kraju zagrażają 32 osoby zmarznięte, chore, umierające, cierpiące na granicy, no to jakim my jesteśmy państwem, tak? Skoro te osoby i doprowadziły do tego, że trzeba byłoby wprowadzić stan wyjątkowy. Nie. Ten stan został wprowadzony, żeby nie mogły tam być media, żeby nie mogli nieliczni posłowie tam przyjeżdżać, żeby aktywiści przede wszystkim nie mogli informować o tym, co się dzieje. Proszę sobie wyobrazić i państwo, wyobraźmy sobie to, że tylko po to, żeby odciąć nas totalnie od obiektywnych informacji, żeby nas stamtąd usunąć, trzeba było wprowadzić stan wyjątkowy. To jest coś...
każdym razem wydaje mi się, że ta władza się nie jest w stanie dalej posunąć i za każdym razem mnie zaskakują. No nawet Rzecznik Praw Obywatelskich upomniał się o to i też uważa, że odcięcie dziennikarzy przede wszystkim od możliwości informowania opinii publicznej o tym, co tam się dzieje, gdzie dziennikarze byli i są i pewnie będą w bardzo, no wszędzie generalnie i w trudnych miejscach i tam, gdzie są konflikty zbrojne tak. I na wojnach i zawsze mieli możliwość, a tutaj takie no, ewidentne odcięcie od możliwości przekazywania informacji o tym, co tam się dzieje, niezależnie od tego, która ze stron ma rację, bo zawsze wina gdzieś tkwi po środku, prawda? No bo wiadomo, że to też faktycznie jest takie przepychanie się strony polskiej ze stroną białoruską, no też trzeba o tym pamiętać. Tak, tylko że też ta druga, ta nasza strona, no, strona rządowa czy służby w ogóle nie chcą nawet rozmawiać i jakby dojść do jakiegoś takiego wspólnego zdania, bo na przykład myśmy już kilka razy prosili o jakiś argument, że te osoby naprawdę są po białoruskiej stronie. No ja tam tylko mogłam to korzystać z Google Maps i mi cały czas pokazywało, że jesteśmy po polskiej stronie i sobie liczyłam odległością i mam te i z geoportalu rządowego też mam, że granica przebiega na granicy lasu. No, polska strona się upiera, że nie, że granica jest wcześniej. Ciekawe też jest to, że tam nie ma nawet tych słupków granicznych, gdzie by można było tak po prostu, przynajmniej w zasięgu wzroku, żeby można było jednoznacznie powiedzieć, po której stronie znajdują się te osoby. No ale teraz już naprawdę nie wiemy. Najgorsze jest to, że właśnie nie wiemy, co się z nimi dzieje. To wyborca, to obywatel, obywatelka mogą sobie wyrobić opinię na podstawie naszych relacji, tak? No na temat właśnie. Tego, a teraz nie mogą. Bo jakiekolwiek informacje docierają, komuś gdzieś coś udało się dotrzeć, że można powiedzieć, co się dzieje z tymi ludźmi? Bartek Rublewicz, tak. Ale tak, no nie, wiem tylko, że widziałam jakieś relacje takich po prostu mieszkańców, którzy też są totalnie zdezorientowani. Ja wyjechałam stamtąd w piątek w nocy, z czwartku na piątek, no w ten momencie, kiedy już musiałam. I to proszę sobie wyobrazić, że tam ludzie przychodzili jeszcze do nas gdzieś tam, jak myśmy zbierali te wszystkie rzeczy i pytali, ale w ogóle o co chodzi, bo nas nikt nie poinformował. My nie wiemy, czy będziemy mogli chodzić do pracy, czy będziemy mogli, czy dzieci do szkoły. Jakiś letnik nas zaczepił, mówi, słuchajcie, co tu się dzieje, że tu jest tyle wojska? Z takim małym trzyletnim, mówi, to ja muszę wyjechać? I ten synek też tak patrzył. No w ogóle ludzie naprawdę byli totalnie niepoinformowani i też przestraszeni. I niestety obawiam się, że władzy też o to chodzi, żeby cynicznie grać, wywoływać to poczucie strachu i napędzać właśnie. A dlaczego mówię, że cynicznie? Ponieważ widzą, że takie zarządzanie strachem, rządzenie strachem dobrze wpływa na ich sondaże wyborcze. A to ja, zawsze tak było. Tak, oczywiście, tylko ja marzę o władzy, który właśnie wręcz przeciwnie, który właśnie kształtuje takie postawy obywatelek i obywateli, które rozwiewają pewne obawy, lęki, które właśnie pokazują, że człowiek zawsze jest ważny, każdy człowiek, niezależnie od tego, jakiego jest wyznania, jakiej orientacji seksualnej. No a ta władza robi zupełnie co innego. Zresztą Polacy pokazali, myślę, akurat przy okazji tej historii, że chcą pomagać i są chętni do tego, żeby... I pokazują tę empatię, bo tam mnóstwo mieszkańców przecież do tych ludzi próbowało dotrzeć, dać im jedzenie i tak dalej, prawda? Mm-hmm. I pomóc w jakikolwiek sposób. Tak, znaczy ta lokalna społeczność ewidentnie nawet do mnie przychodzili, jak tam pojechałam pierwszy raz, że no wie pani, przecież no to jest oczywiste, myśmy tam obiad ugotowali dla nich, wodę im zanieśliśmy, no przecież to jest takie normalne, że my byśmy im dali tą wodę czy to jedzenie, nie? Mm-hmm. Tak samo jak razem z posłanką Ulą Zielińską i z Partią Zieloni zrobiłyśmy zbiórkę też, bo jeszcze miałyśmy nadzieję, że uda nam się przekazać żywność czy właśnie ciepłe ubrania, śpiwory, to jak tam jechałyśmy, no to naprawdę tyle ludzi dobrej woli, naprawdę przychodzili ludzie do nas codziennie, no mnóstwo, myśmy takie trzy duże auta dosyć zebrały tych darów i oczywiście się nic nie zmarnowało, bo to przekazałyśmy do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, bo też w tych ośrodkach dla cudzoziemców jest teraz bardzo dużo ludzi, więc to się zawsze przyda. Natomiast no szkoda, że tym osobom, które są w największej potrzebie, nie udało się tego zanieść, a z drugiej strony no, wielkie podziękowania dla tych ludzi, którzy przynosili te dary, bo to pokazuje, że przeciętny człowiek no po prostu czuje to, nie? Chce pomóc. No to jest naturalny odruch. No. Wczoraj właśnie, tak jak mówię, no w Sejmie debata wielogodzinna na temat wprowadzenia stanu wojennego. Skończyło się głosowanie, jak wszystko łączyło. No chyba nikt zaskoczony tym faktem nie był i nie jest. Między innymi właśnie Mateusz Morawiecki występował. Dużo no, ciekawych słów padło z jego strony. To teraz może posłuchajmy fragmentu. Mhm.
tego miejsca chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za to, co robią, za to, co czynią na granicy wschodniej i za to, że nie ulegają tej bardzo niepatriotycznej, antypaństwowej presji, którą próbujecie wywierać niektórzy z Państwa, wasi posłowie, współpracujący z Wami, blisko współpracownicy, tacy jak pan Kramek, pan Frasyniuk, wspierający słowa pana Frasyniuka bez zastrzeżeń pan Wałęsa. Te haniebne słowa, nikczemne słowa, które padły z ich ust, nigdy nie powinny paść. Powinniście za nie przeprosić. Powinniście za nie przeprosić. O, trzeba za coś przepraszać? Może tylko za ten rząd, który cały czas obraża, dzieli, cały czas oskarża, kto mówi, wyrokuje, kto jest Polakiem, a kto nie, kto jest zdrajcą, a kto nie. To jest bardzo ciekawa ta retoryka pana premiera, że on najpierw nas poobrażał, po prostu użył wszelkich możliwych epitetów, że jesteśmy zdrajcami, że nie bronimy granic i tak dalej, a na koniec łaskawie, że możemy to wszystko naprawić, jeżeli zagłosujemy ze stanem wyjątkowym. To nawet tak od strony takiej psychologicznej nie ma jak po prostu najpierw poobrażać, jesteście najgorsi, źli, nic nie robicie dobrze, a na koniec, no, ale zagłosujcie razem z nami, pokażcie, że jesteśmy jednością. Tak, bo ponad podziałami, prawda? Mhm. Bo jest nie to... bardzo boli mhm. to, że ta władza... próbuje wyrokować, kto ma prawo się nazywać Polką czy Polakiem, a kto nie ma. Mm-hmm. A co więcej, jak im się to godzi z tym, że sami paktują z osobami, które otwarcie popierają Putina? Tego nie ogarniam. Znaczy, jak to w ogóle... Mm-hmm. I też bym chciała takie pytanie zadać, i żeby tylko uzyskać odpowiedź, a nie retoryczne, bo to nie jest retoryczne pytanie. Naprawdę bardzo jestem ciekawa, jakim cudem z jednej strony można nas wyzywać o zdrajców, o granie tam w spektaklu Łukaszenki, a z drugiej strony otwarcie budować sojusze z Le Pen, z Orbanem, którzy naprawdę mają taki... otwarty, oni przecież nawet nie ukrywają, że mają kierunek rosyjski i że im się podoba to, co robi Putin. A propos bezpieczeństwa międzynarodowego także, w tych kluczowych momentach pewnie nie pani jedna zastanawiali się wszyscy, gdzie człowiek, który za to bezpieczeństwo odpowiada. Oczywiście. Oczywiście i ciekawe też, dlaczego pojawił się, gdy szczuł na kobiety i tak naprawdę wzywał do wojny polsko-polskiej, bo jak to inaczej nazwać? Pamiętamy to jego orędzie, gdzie była odezwa do obrony kościołów, ale to była naprawdę odezwa do agresji, tak? I wtedy się pojawił w momencie, kiedy kobiety w akcie desperacji zostały zmuszone do wyjścia na ulicę, a teraz, gdy naprawdę no, przydałaby się jego interwencja, także w czasie afery mailowej, no też by się przydała tak zwanej, tak, no jak zaczęły być jakieś, no, jego w ogóle nie ma. Znaczy pytanie, czy mamy teraz informację sprzed chwili o jakiejś tam rekonstrukcji rządu. No i byłam przekonana, że skoro wicepremier do spraw bezpieczeństwa w ogóle się nie pojawia, w ogóle nie zabiera głosu, wczoraj też nie zabrał głosu. Jeszcze ostentacyjnie wyszedł. Tak, zaraz po wypowiedziach swoich polityków, no to byłam pewna, że po prostu jednak nie sprostał tej funkcji i już zrezygnuje, tak? A tu się okazuje, że oczywiście tam podawali, musieli pozmieniać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, niektóre te stanowiska w rządzie, ale premier Kaczyński dalej zostaje i co? No to oczekujemy od niego jakiejś reakcji. Może wątpię, żeby słuchał Onetu, przepraszam, ale może panie premierze Kaczyński zapraszamy do tego, żeby pan naprawdę zabrał głos i powiedział, jaki jest stan bezpieczeństwa w Polsce. W końcu jest pan za to odpowiedzialny. A propos właśnie tych rekonstrukcji, bo pojawiło się nazwisko wprost, o tym napisał Kamila Bartniczuka na stanowisko ministra sportu. Tak. No, tak sobie właśnie myślę, to też pokazuje, w jaki sposób ten PiS traktuje te obsadzanie stanowisk. Znaczy, no... pan Bartniczuk w pewnym momencie sprzeciwił się swojej partii, tak? Odszedł od premiera Gowina i no jakby stanął tak po stronie prezesa Kaczyńskiego i no więc oni to tak traktują, no w związku z tym pewnie należy mu się jakieś stanowisko, no i to jest cały czas tak, no zobaczmy, no ktoś jest lojalny, ktoś tutaj działa na rzecz partii, no to trzeba mu dać jakąś spółeczkę w Skarbie Państwa, a może jeszcze żonie, a może córce.
straszne. Znaczy naprawdę uwłaszczanie się na państwowych spółkach, gdzie przecież to jest wszystko nasze, znaczy to jest opłacane z naszych pieniędzy. To nie jest ich prywatny folwark. Ja wiem, że oni tak myślą, ale to my ich wszystkich utrzymujemy. No to wszystko idzie z naszych podatków. Znaczy zresztą niestety niefajny wypadek w centrum Warszawy. Utknęliśmy w korku, motocyklista zdążył się z samochodem. Mhm. Miejmy nadzieję, że nic tragicznego się nie stało, ale nie wygląda, wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, no. Szczerze mówiąc. Tak. Uważajcie na siebie, jeżdżąc po ulicach i oczy dookoła głowy. Mhm. Wracając, to ten stan wyjątkowy to jakby jedna rzecz i to, czym wczoraj zajmował się Sejm, ale także trzy komisje senackie zajmowały się ustawą anty-TVN, popularnie zwaną, czyli to zamknięcie, tak naprawdę chodzi o zamknięcie ust mediom, które mówią o tym, jaki jest świat i co się wokół nas dzieje. Pewnie my jesteśmy kolejni na liście, ale już pojawia się głos dochodzący z Pałacu Prezydenckiego, że prezydent postawi weto, jeżeli chodzi o te ustawy, jeśli zostanie oczywiście ona przegłosowana w Sejmie i w Senacie. Myśli pani, że to też jest swego rodzaju, no, mówiąc brzydko, ustawka, że to weto ma się pojawić w takim, a nie innym momencie, bo nie wierzę, żeby prezydent sam z siebie nagle taką ustawę zawetował, bo walczy o wolność słowa i o to, żeby wolne media w Polsce były. To jest bardzo ciekawe, że prezydent, który podpisuje wszystko i zawsze, obojętnie jak złe ma to potem konsekwencje dla przyrody, dla nas wszystkich, bo często są to bardzo też antyekologiczne ustawy, no to nagle po prostu tutaj słyszymy właśnie o tym wecie. No oczywiście fajnie będzie zobaczyć, jak raz czegoś nie podpiszę i zawsze miejmy nadzieję, że tak się stanie, natomiast myślę, że jeżeli do tego weta dojdzie, to też pokazuje, że presja ma sens. Jednak i protesty w całej Polsce na temat tego, że nie zgadzamy się na cenzurowanie mediów i już kilka razy pokazaliśmy, że ta władza się cofa tylko wtedy, kiedy jest podstawiona pod ścianą, tak? Tak jak w 2016 wyszły dziewczyny z parasolkami, no to zatrzymały na jakiś czas zakaz aborcji. Tak teraz już też wasz protest też wszystkich mediów, ta pamiętna środa, gdzie przez jeden dzień byliśmy odcięci właśnie od informacji i mogliśmy zobaczyć, jakby wyglądał świat, jakby nagle było tylko TVPiS, tak? Czy rządowa propaganda. To pokazuje i tak samo myślę, że jest teraz, że jednak tyle się o tym mówi, że możliwe, że to my zmusimy właśnie prezydenta Dudę do tego, żeby to weto się dokonało. No to zobaczymy, co się będzie działo, bo ja się zastanawiam właśnie, znaczy inaczej, trudno mi uwierzyć w szczere intencje pana prezydenta. Oczywiście. I tam zawsze jest i było przynajmniej do tej pory zawsze jakieś drugie dno i pytanie, czy tak będzie w tym momencie i czy to faktycznie jest tak, że ta presja była tak silna, że taką, a nie inną decyzję podejmie, a czy na przykład tej ustawy ją zawetuje, a skieruje na przykład do Trybunału Konstytucyjnego, który podejmie taką, proszę, a nie inną decyzję. Proszę nie podpowiadać. Ja wierzę, że obronimy po prostu niezależne media i no jest to też Węgry pokazują, jak jest to ważne, żeby te media bronić, ponieważ no tam właśnie już ich nie ma, nie? Tam właściwie został tylko jeszcze nieocenzurowany internet i też widzimy, jakim jest trudniej walczyć o tą wolność, o te resztki demokracji, dlatego mam nadzieję, że akurat tutaj, no chociaż ta no chociaż to uda nam się, to też widzimy też, jak się dobrze TVN broni jednak, nie? Bo już też ma licencję tą holenderską i tak. Więc no tak, tylko też z drugiej strony nie o to chodzi, żeby uciekać z kraju i po prostu kombinować i zastanawiać się, jak przetrwać, żeby móc nadawać. Ale ta władza nas ciągle do tego zmusza, żebyśmy cały czas kombinowali, żebyśmy cały czas musieli jakoś już ratować się wszelkimi siłami, a my chcemy tylko żyć w demokratycznym kraju otwartym, europejskim. Nie chcemy, żeby ktoś nas wyrzucał z naszego domu, jakim jest Unia Europejska. No proszę zobaczyć, no teraz są zablokowane 57 miliardów euro dlatego, bo PiS się uparł, że zniszczy praworządność w Polsce, no. I zabierze Polkom i Polakom tyle kasy, no. Tak, zwłaszcza, że to pieniądze, które potrzebne są w związku z pandemią koronawirusa, oczywiście, prawda? I miały pójść na wsparcie między innymi przedsiębiorców. Wczoraj ukazał się sondaż Ibrisu przygotowany dla Onetu. Sondaż poparcia partii politycznych, no i tam
nie wiemy, czy to może dlatego Prawo i Sprawiedliwość znów, Zjednoczona Prawica znów zyskuje, czy w związku z wydarzeniami na polsko-białoruskiej granicy Koalicja Obywatelska kilka punktów procentowych traci. I nie wiem, czy pani widziała, że Roman Giertych na Twitterze wezwał między innymi, czy inaczej, zadał między innymi pani pytanie, czy wskazywany od kilku dni kilkuprocentowy wzrost poparcia dla PiS jest państwa zdaniem związany z ostatnimi państwa wystąpieniami, czy nie? No to ja zadaję to samo pytanie, bo rozumiem, że chodzi mu o to, co działo się właśnie na chociażby właśnie polsko-białoruskiej granicy i fakt, że chciała pani do tych uchodźców tam dotrzeć. No, przede wszystkim pytanie, czy pomaganie ludziom i chęć obserwacji tego, co się na tej granicy dzieje, można nazwać występem. To już bym zadała właśnie panu mecenasowi takie pytanie. A po drugie, tak mi się wydaje, że może ciągnie wilka do lasu, skoro no sam przecież jednak był w tym rządzie, a teraz zadaje nam takie pytanie o sondaże. I, no i też możemy sobie zadać pytanie, czy wszystkie tweety Romana Giertycha sprawiają, że nie wiem, opozycji rośnie czy spada, tak? Mm-hmm. No tak, ale to coś tu takiego musiało się zadzieć, bo ten efekt wznoszący, ten skok koalicji był dość wyraźny w tych sondażach po powrocie na polską scenę polityczną Donalda Tuska. Teraz znowu ten spadek o te 3 punkty, więc pytanie, co się dzieje? Jeżeli właśnie to niewchodzenie w tą narrację strachu, którą stosuje ekipa rządząca i takie właśnie potęgowanie tej obawy przed uchodźcami ma sprawić, że będziemy tracić w sondażach, czy ja na przykład będę tracić politycznie, to ja jestem w stanie taką cenę ponieść, bo zawsze ratowanie ludzi przed cierpieniem, przed śmiercią, człowiek zawsze będzie dla mnie ważniejszy od słupków i od poparcia politycznego i właśnie mam nadzieję, że tłumacząc ludziom, że nie mamy co się obawiać tych naprawdę no, na razie kilkuset osób i też wykształconych. No, u mnie mieszkał przez kilka dni jeden Afgańczyk, który przyjechał polskim samolotem, no właśnie. To on naprawdę no, perfekt mówi po angielsku, jest informatykiem. To są wykształceni ludzie, którzy, no, którzy nie mają nic wspólnego z tym przekazem, który słyszymy, nie wiem, w No tak, ale z drugiej strony mediach, na pewno pani się nad tym zastanawia, żeby to wsparcie systemowe dla takich ludzi było, żeby to wyglądało inaczej, nie było powtórki z historii tak, tej granicy, no to te słupki muszą być wysokie, żeby, żebyście mogli no, zarządzać taką tak, dlatego wierzę w to, tak jak mówiliśmy, że jest mnóstwo ludzi, którzy chce tym ludziom pomagać i wierzę w to, że ludzie przestaną się nabierać na propagandę pisowską i też właśnie i inflacja i czy otworzą oczy i zobaczą, jak bardzo ta władza teraz niszczy po prostu to, co wcześniej udało nam się zrobić i no, nikt za nas nie odzyska tej wolności. Znaczy to my musimy sami w wyborach ją odzyskać, tak? I w to po prostu wierzę, a ja na pewno z moich wartości nie zrezygnuję tylko dlatego, bo przez chwilkę będzie coś rosło czy spadało, nie? Po prostu wierzę w mądrość naszego narodu. A co w ogóle z Saburem, z żoną? Gdzie on teraz jest? A teraz przeniósł się już do mieszkania na 3 miesiące, bo tam właśnie udało się załatwić. Aha, Kamila okay. Gasiuk-Pichowicz też pomogła załatwić. Tam się rzeczywiście kilka osób było w to zaangażowanych. Jest bezpieczny, zaczyna dalsze studia od października. No cudowne to było spotkanie, naprawdę fajnie. I ogólnie cieszę się, że to moje biuro też może pełnić taką rolę, że też była rodzina czeczeńska u mnie przez weekend, bo oni mieszkają w Białej Podlaskiej i dla nich to jest wydarzenie, pojechać 8-osobową rodziną do Warszawy, bo no to jest naprawdę takie logistyczne przedsięwzięcie, więc tak, no to są takie rzeczy, w których czuję, że to, co robię, ma sens. Cudownie. Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję w bardzo takim razie dziękuję. Za to miłego spotkanie. Dnia, mimo wszystko życzę pani i państwu. Mimo wszystko. Nie, mimo wszystko. Miłego dnia i uważajcie na siebie tak. Na drodze, no, bo to, co widziałyśmy, nie wyglądało nie było, za dobrze. Dzięki serdeczne. Dziękuję wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie.